Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej mapce od widza, moi drodzy. Słuchajcie, dawno nie było mapeczki od widza. Obiecałem, że będzie i jest, z racji tego, że ostatnio bardzo dawno nie było odcinka. W każdym razie, moi drodzy, słuchajcie, zostawcie subskrypcję na kanale, bo zbliżamy się do 800 tysięcy subskrypcji. Jak tęskniliście za seryjką mapek od widzów, to tym bardziej. I jak najbardziej, poranne gardziołko, jeszcze się muszę rozruszać. Oczywiście jest to odcinek niemontowany, jako jedyna seria, można powiedzieć, teraz na moim kanale jest to niemontowany odcinek. Ale spokojnie, już w tą niedzielę będzie bardzo, bardzo mocno zmontowany 40 ponad minutowy drugi odcinek z serii 25 dni z datapakiem zmiennokształtny i tak dalej. Także pamiętajcie, będzie premiera, niedziela, widzimy się. A teraz już normalnie 3, 2, 1, go! Intro. Gdzie ja jestem w ogóle, w jakimś... jestem w kosmosie. Ja jestem generalnie w kosmosie, jestem w jakiejś pustce, w ogóle tysiące partikli. Tu jeszcze bikony się zaświeciły, co tu się dzieje w ogóle? Nie mam bladego pojęcia, w każdym razie, wow, o co tu chodzi w ogóle? Dobra, mam iść tędy, tak? Dobra, to idę. Jak to wygląda, ale nie, do kozacko to wygląda jeszcze, wiecie, na shaderach i w ogóle, czy jakie to były shadery, nawet nie pamiętam, bo się zaraz będziecie pytać. Complementary shaders, dokładnie, kozacko to wygląda, dobra, lećmy. Dzień dobry, witaj, no dzień dobry. Informacje o mapie, start i zasady komendy. O, może sobie najpierw to ustawmy, może. Okej. Nie czytaj chyba, że nie możesz przejść poziomu. Coś jest zepsute, slash, coś jest zepsute. Gamę od adventure, survival zależne od poziomu. Za moment powinno się ustawić, ustawiło się elegancko. Nie baguj mapy, difficulty peaceful też za moment powinno być. Render distance dowolny, ale zalecany to od 10 do 16. Przez ten gwiezdny pokój może lagować. W sumie z zasad to tyle. Keep inventory, pogoda, pora dnia, tryb gry, command block, output i poziom trudności powinny się już ustawić. Jeżeli tak się nie stało, to niestety musisz zrobić to sam. To tyle z komend, miłej zabawy, zasady dla widzów obowiązkowe. Kciukę w górę, oczywiście pod odcinkiem, wiadomo. Sprawdźcie animację kciuka w górę, bo to jest bardzo fajne. Dodatkowo subskrypcja z dzwonkiem, miłego oglądania. Dobra, zobaczmy jeszcze tylko. Peaceful jest, wszystko jest dobrze. To mi się podoba, to zapowiada się. Dobra, mapeczka, moi drodzy. I zobaczmy, to moja pierwsza mapa. Budowałem ją plus minus 5 dni. Mapa zabiera 10 poziomów plus bonus. Parkour, znajdź przycisk, labirynt, troll. Okej, okay. Strzelanie z łuku, rzut perłą, wykop. Nie wiadomo co, wykop 3 kropek, tak, będziemy 3 kropki musieli wykopać. Sprint, redstone, elytra, mini, dropper, życzę miłej zabawy. No dobra, no to kurczę, lećmy z tą mapeczką. Dobra, to się nadaje w ogóle na miniaturkę, nie, bo to jest bardzo ładne, jakby dokładnie, tak myślę. Dobra, co to jest, tu mamy jakieś kurcze te. Po zakończeniu każdego poziomu otrzymasz oko kresu, którym odblokujesz następny etap. Kolejność przechodzenia jest dowolna. W tym pomieszczeniu znajduje się easter egg. Pierwszy klucz masz pod tą książką. Jeszcze jedno, na końcu korytarza znajduje się poziom bonusowy. Więcej o nim przeczytasz na widocznym dalej pulpicie. Czyli tamtym, co jest tam. Ok, czyli to oko mogę sobie wziąć, tak? Ok, mam Eye of Ender, dobra, ok, ok. A co mamy tutaj, co to jest? Co to jest? Informacja. A tu mam kliknąć, mogę? Bucket milk. Dobra, dzieje. Informacja, co to jest? Ogólnie na labiryncie jest zastosowany pewien mechanizm, który może być jeszcze aktywny przez testowane mapki. Nakłada on efekt blindness. Weź sobie mleko, jakby tak się stało. Kliknij przycisk przy kowadle. Najlepiej weź sobie kilka wiader. Okej, okay, dobrze wiedzieć, to ja biorę kilka wiader, żeby nie było. Rozumiesz, normalnie wezmę sobie tak... tyle wystarczy, a jeszcze jedno niech będzie, dobra, będzie na później w razie W. Alright, no to w takim razie czekaj, czekaj, jeszcze byśmy sobie tylko zobaczyli, co mamy tam, nie? Bo to było, żeby przeczytać tam na końcu, nie? Tytuł, to, co to jest? Poziom bonusowy, przechodzić na końcu, przewróć stronę. Na 10 poziomach powinien znaleźć 4 shulker boxy, każdy będzie zawierał artefakt przejścia oko kresu. Gdy znajdziesz wszystkie 4, włóż je w odpowiednie miejsca. A tak serio, to jak ich nie znajdziesz, to możesz je po prostu wziąć z kreatywy. Aha, dobra, dobra, to dobrze wiedzieć. To będziemy w takim razie szukać. I mam nadzieję, że znajdę. Parkour, sprint. Dobra, klasycznie, lecimy, moi drodzy. Parkour. I się odpala port. Ej, fajne, fajne, podoba mi się to. Okej,
Klikaj u łóżka po spawn pointy, ale możesz stawiać też własne. Tak, będę chyba stawiał własne, tam pisałeś w mailu, że coś tam nie do końca się ze spawn pointami chciał ustawić, więc oczywiście będę leciał ze spawn pointami swoimi. I oczywiście standardowo rozumiesz normalnie spawn pointik co kilka skoków właśnie, bo może się zdarzyć taka sytuacja. Ole ty, instant normalnie teleport. Czy mnie trawa w tym momencie zabiła, czy mi się wydawało? Poczekaj. Miałem wrażenie, że mnie trawa zabiła. Moment. Dobra, przetestujemy to później, bo pewnie jeszcze kilka razy spadnę na tym poziomie, więc... Tak, trawa mnie zabija. To w sumie jest dobre, bo dzięki czemu nie muszę wpisywać kill. Bardzo ci dziękuję za automatyczną, zabijającą mnie trawę. To się bardzo przydaje. Teraz tylko fajnie by było doskoczyć... bardzo fajne. Czekaj, dobra, jestem, znowu spam powiedziałem, bo coś mi tutaj to nie idzie, czekaj, bo tu jakieś takie, no i właśnie to będzie trudne, kurde, to będzie, nie, bo to trzeba zrobić tak bardziej, chcę to zrobić, ale to jest trudne, no bo chce się wybić, to musi być double jump, no double jump musi być, dawaj, double jump, no. Noż dubluj tego jumpa, no. Noż dubluj tego jumpa, o właśnie o to chodziło, to już dublowany jump, o to chodziło. Spacja działa, tylko coś mnie kuźwa Minecraft dzisiaj troluje tak niesamowicie, dobra, oczywiście spam pońcik ponownie, dziękuję, drabinki. No. Czemu ja co chwilę spadam w ogóle, ja nie rozumiem, czy coś to jakieś dziwnie poustawiane jest, jakby w ogóle to jakby Minecraft ma dzisiaj jakieś straszne fochy. Jak zwykle zresztą na parkurze, jakby ja wiem, że ja dawno parkurów nie robiłem, no ale kurczę, w Ancient City się z Wardenem testowało i jakoś ja tam pięknie parkury wykonywałem, więc ja umiem parkury robić. Tylko nie na mapkach, nie, na mapkach to ja się wtedy stresuję na mapkach, żeby robić parkury po prostu, więc generalnie tak. No co chwilę spadam jakby, gdyby nie ten instant teleport, to jakby, wiecie ile to by czasu zajęło, gdyby nie te instant teleporty? To jest masakra, jakby to długo czasu zajęło. Dobra, jestem znowu spam point. Nie, ja będę spam pointował co chwilę, mordy, jakby tutaj nie ma w ogóle... O nie, źle mi się spam point zostawi. Dobra, gamę, modę, kreatywę. Rozumiesz, tutaj sobie muszę stanąć, bo coś się źle spam pointik ustawił. Survival, dziękuję. Nic nie wycinamy, bo po co? To są mapki od widzów. Jedyna seria, którą stwierdziłem, że zostawię klasycznie, bez montażu, bo jakiś czas temu były montaże, ale stwierdziłem, że trzeba... czy... O co chodzi? Czy ja mam po bambusach skakać? Nie, ja mam po bambusach chyba skakać. Nie! O nie! Dobra, czekaj, czy tu będą spawn pointy działały w ogóle na tych bambusach? Nie wiem! Przekonamy się, ale ja... Co skok, panie, co skok, bo ja nie lubię po bambusach skakać, bo skakanie po bambusach, po szkle, po jakichś takich rzeczach jest przeromane. Dobra, na szczęście działa na bambusie, o widzicie, dlatego spawn pointy są ważne, bo później jest taka sytuacja. Tylko mi nie jeść bambusów, dobra, bo ja je potrzebuję jeszcze do skakania. Zaraz możecie jeść, dobra, jakby zaraz sobie zjedzcie na spokojnie, Już myślałem, że spadnę, ale jednak nie. Fajnie, że tam w mailu pisałeś mi, że czas przejścia mapy dla ciebie i dla twoich tam ziomeczków, co żeście testowali mapę, to jest takie plus minus 25 minut, gdzie ja już na samym parkurze spędziłem dobrych kilka minut. Rozumiem, że wszyscy jesteście mistrzami parkura, oczywiście. Ja nie jestem, także taka sytuacja, dokładnie, dobra, jestem, wreszcie przeskoczyłem tutaj. To jeszcze nie koniec parkura, bo jeszcze muszę tam. Okej, już ostatnia prosta, widzowie. Jakby jeszcze trochę, tylko musicie przetrwać. W tym czasie możecie napisać komentarz na przykład, czy tęskniliście za mapeczkami od widzów. Kurczę! Bo jak tęskniliście, to bardzo fajnie, a jak nie tęskniliście, to w sumie... To trochę mi smutno będzie, nie? No bo się pytaliście, czy będą mapki od widzów. Na pewno tęskniliście, prawda? Prawda, widzowie, że tęskniliście? Na pewno. Dobra, czekaj, czy ja to w końcu przejdę? Dobra, jestem. Jest spawn point. Nie, bo to za dużo razy powtarzałem. Jest! Wreszcie! Mamy to! Let's go! I mamy kolejny okresu, bardzo fajnie. No to lecimy z kolejnym poziomem. Sprint! Alright. Okej, Red Bullek normalnie tako, żeby sobie wleciał i start tutaj mamy, czekaj. Jak znalazłeś easter egg na menu poziomów, to masz łatwiej. No właśnie, kurczę,
A tu co to? Artefakt mamy, dobra, okej. Nie, niestety nie znalazłem żadnego easter egga na tym. Jedynie co, mam mleko, ale to raczej nie jest easter egg. Dobra, czekaj. Jeszcze raz pyk, dobra, start. Go! Nie! Łomatko, bożko, no ta na pewno, no już to zrobię od razu, no Co? Aha, bo jestem tutaj, bo mam spawn pointa. No nie! Dobrze, że sobie ustawiłem. Dobra, czekaj, momencik. O, mam kolejne oko, bardzo dobrze. Już teraz nie potrzebuję, ale mam. Dobra, czekaj. Czyli easter egg jest tutaj, mapa? Czy to jest easter egg? To jest po prostu troll, okej, dobra, nie ma. Nie ma problemu, okej, spoko. Tam jest jakiś shulker, czekaj. No, że kliknij, że kliknij. Co jest, tego kliknąć się nie da, ty. Co to ma być? Poczekaj. Jakoś ja tu mogę przeskoczyć tędy, tu se przeskoczę, bo tu jest parkour do zrobienia. Teraz Ty, ja jestem w stanie tu skoczyć? Ha, jestem. Dobra. O, easter egg! Zjedz mnie we właściwym czasie. O, i bonus hit. Co my tutaj mamy? Gdzie szukać kluczy do bonusu? Parkour. To chyba nie znalazłem. Endowy find the button. Sprint mam. Okej, na parkurze też był, tak? To ja muszę na parkura wrócić. Dobra, wracam na parkura, szukam. Czekaj. Auć. Moment. Jedna rzecz. Tam coś było może pod łóżkiem albo coś. Teraz pytanie, gdzie to będzie. Dobra, ja już parkura przeszedłem. Dobra, widzowie, ja sobie tak przeszukam, tylko bo ja chcę zobaczyć. A faktycznie był tu shulker. Dobra, mam. Znalazłem, widzowie, zero montażu, zero kreatywę normalnie. Wszystko leci. Nocowy. Wydaje wam się. Dobra, teraz lecimy do tego sprinta. Okej, i teraz możemy sobie kliknąć, bo to chyba odchodzi, nie? Tego zjedz mi we właściwym czasie. Tak, to chyba o to chodziło. Dobra, teraz jemy sobie normalnie tako i go! Nie, teraz mam kurde normalnie tego. Odporność na ogień, także nie zginę. Okej. Dobra. Ujojojojo. Nie, spierdzielać mnie tym. Kuźwa przez ogień! Przez ogień! Jestem! Tak! To dzięki temu easter eggowi, dokładnie, no. Dobra. To mamy sobie normalnie kolejne oczko. Mamy w sumie nawet więcej, więc git. Znajdź przycisk, dropper. Czekaj, na których to by miałoby jeszcze być? Czyli na sprincie już mamy, na parkurze mamy, dobra. Łuk i endowy find the button. To dobra, to teraz musimy endowy find the button. Go! Bing! Lecimy normalnie, tak o. Co mamy tutaj? Podpowiedź, okej. Okay. Dobra, zaraz. Ale co to jest? Emerald Ore mogę niszczyć. No dobrze. Emerald Ore mogę niszczyć. No to kuźwa niszczę Emerald Ore. Skoro mogę, no to se kuźwa zniszczę, nie? Jakby co? Nie mogę? No mogę, oczywiście, że mogę. Czy guzik będzie gdzieś tutaj? Halo? Jest tu jakiś guzik, może? Przepraszam. Nie, no jest tu jakiś, cokolwiek, coś, to nie? Tak, chyba nie za bardzo. Zniszczmy jeszcze, może, a może tutaj będzie guzik, co? Czekaj. Nie, no to są takie wnęki, panie, że to nie ma opcji w ogóle. Dobra, czekaj, tu i tu rozwal... Wszystko rozwaliłem, dobra. Tutaj raczej też nie. Dobra, weźmy podpowiedź. To jest podpowiedź, nie odpowiedź. Żeby dobrać się do guzika, musisz zniszczyć rudę emeraldu tą najbliżej drewna. Tą najbliżej drewna, mówisz. Okej, czyli to była gdzieś tutaj, żeby to było to miejsce, nie? Albo chodzi, że to jest gdzieś tutaj. Czekaj. Może tu? Prawda? Czy nie? Czekaj. Nie, no tutaj... najbliżej drewna, no to najbliżej drewna, no to było tu. Ale to może będzie tutaj? Ty, no ja nic nie widzę, kuźwa, jak tu guzika nie ma, no co ty mnie tu? To jest najbliżej... No nie, czekaj, może jest tu jeszcze coś jakby tutaj z tej strony? Jak ja nie lubię takich, kuźwa, maskujących się guzików. Czemu wy robicie zawsze te maskujące guziki? Ta daj drewniany guzik, że przynajmniej będę pewny, że na niego się gapię, a nie... Bo to potem za ciężkie jest do znalezienia. No i nie mogę znaleźć teraz, dobra. No to gamę modę kreatywę, dziękuję. Ja muszę zobaczyć ten, bo ja nie będę siedział tutaj wieczność, widzowie, i szukał guzika, ja chcę przejść poziom. Nie ma, dziękuję. Oszukane, tu nie ma żadnego guzika. Tu też nie ma.
Tu jest, kuźwa, drewniany guzik, co ja przed chwilą powiedziałem. No co ja... Ja kamiennego guzika szukałem. Podwójnie strollowany zostałem w tym momencie. Podwójnie strollowany, widzowie. Podwójnie. Nie dość, że myślałem, że to jest kamienny guzik, to drugie kuźwa strollowało mnie tym, że drewniany. I drewniany... O nie, 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 nie. Ja już mam focha. Foch w tym momencie... tak, dokładnie. Co to jest? A, czekaj, nic nie czytałem, coś zniszcz, ale nie doczytałem. Dobra, tutaj będzie easter egg, więc generalnie ja bym tego easter egga chciał znaleźć, tylko że... Znaczy easter egg? No tak, no easter egg, no w zasadzie, no nie easter egg, tylko te, jak to się nazywa, te... Artefakt będzie, tak, artefakt, ale tu w sumie można łatwo ukryć pod tym... O, tak jest, mamy artefakt trzeci, dobrze widzowie, elegancko. Co to z tym armor standem jest w ogóle? Coś o tutaj ma, nie? A co to? Kolejna mapa z troll face'em. Dobra, okej, okay, dobra, nie ma problemu. Okej, okay, a... Kryształu nie będę rozwalał. Nie o to chodzi. Tutaj guzika nie ma. Chyba, że gdzieś bardziej tak tutaj? He? Pod tym? Nie. Dobra, daj podpowiedź. A zniszcz armor stand. Co? Aha. No przecież, żebym się domyślił, że trzeba zniszczyć armor stand. No oczywiście, oczywistość. Dobra, najważniejsze, że to zrobiłem. To jeszcze jedna, przepraszam bardzo, czekaj, jeden hincik. Na jakim poziomie to będzie? Na łuku. Na łuku. Teraz będzie łuk? Nie, teraz będzie dropper. A gdzie jest łuk? Labirynt, elytra, strzelanie z łuku. Dobra, to łuk to będzie dopiero później. No to lecimy w takim razie. Dropper, kolejne oczko, let's go. Pyk, go dropper. Bardzo fajna mapa, naprawdę, tylko po prostu jakby... No mówię, strollowałeś mnie... Wow. Strollowałeś mnie bardzo mocno tym guzikiem, bo ja byłem przekonany przez chwilę, że te guziki po prostu będą kamienne, a to się okazało, że jednak drewniane, a zacząłem marudzić, że dlaczego nie drewniany. Tam chyba jest też szkło, ale kurczę, przyznam szczerze, nie widzę do końca. Chyba nie do końca jakby, ale dobrze leciałem, nie? Bo to mam lecieć w portal, nie? Nie, czekaj, czy ja tam uderzam o szkło, czy ja po prostu... Łe, patrzę, teraz już uderzyłem o szkło, czekaj, jakby tu polecę, te... Nie, żyję. Już nie żyję. Ha! Nie, trochę ciężko jest zrobić dropper w momencie, kiedy absolutnie nic, kuźwa, nie widać. Ja nie wiem, czy tam są jakieś w ogóle szkła, czy nie. Podejrzewam, że wy na YouTubie totalnie już nic nie widzicie. O, a tu jednak była woda. Okej, okay, dobra. Ale serio, to było totalnie po omacku, bo ja nie widziałem żadnego bloku szkła. Serio, ja się nie zdziwię, jak wy coś będziecie widzieć, bo... W sumie nie będziecie widzieć, bo ja też nic nie widziałem, także... Okej, okay. A... Czekaj. Znaczy przycisk było, dropper był. Labirynt, o, labirynt, to może być ten cały blindness, tak? Ja się troszeczkę boję tego. Informacja, okej, okay. Kobłeby mogę niszczyć, iron dory, spoko. Po co mi te emeraldy? Aha, bo tu wykopałem emeraldy, dobra. Informacje, zobaczmy sobie. Ogólnie ten poziom to labirynt, w którym jest kilka pułapek i ślepych korytarzy. Żeby nie było za łatwo, przechodzisz go z efektem blindness. No przecież, bo labirynty są tak proste, że przechodzę je z zamkniętymi oczami bez większego problemu. No za oczywiście. A w trakcie możesz otrzymać losowe efekty pułapki. To na przykład, co ty serio myślałeś, że ci powiem? Powiedzenie, no ja myślałem, że mi powiesz. No myślałem, że my koledzy. Dla pewności, że wszystko zadziała. Może się przydać, tak. I tu. Dobra, idę. Ja pierdzielę. Fajnie, że. O, ja powinienem na bright sobie ustawić, bo ja na moody miałem. Mam nadzieję, widzowie, że coś widzicie. Super fajnie, jakby. A, no i muszę znowu dropper przejść, ta? No na pewno już przechodzę dropper, kuźwa, drugi raz, no. No już lecę, kuźwa, lecę, zadzieram kiecę. No żeż w mordę kopane, ta puść mnie. No nie, no nie przejdę teraz. Przeszedłem to tak fartem wtedy, że teraz tego nie przejdę. Dobra, jestem. Easy, to za pierwszym razem, widzowie. Za pierwszym razem w ogóle. Dobra, czekaj, jeszcze raz, nie dropper, labirynt. Ja nie wiem, czy ja chcę przechodzić ten labirynt. Ja muszę sobie tu spawn pointa dać i tu jest pułapka w ogóle, nie? Także tu idę normalnie i tu jest pułapka. No i co teraz? A jak mam to przejść? A, bo ja dostaję bloki, ale co mi z tego, że dostaję bloki? To tutaj nie mam survivala, nie? Jakby tu powinienem mieć chyba survival? W takim razie? O to chodzi? Co nie? Jakby o to chodzi? Chociaż mam tylko 3 i teraz będę miał problem z doskoczeniem tam. Dobra, jestem.
Nie ufam, ale naciskam. Okej, okay, fajerwerka, dobra. Aha, aha, aha. Tu jest krew. Dobra, jakby... mogę tam iść w ogóle? A, okej. Okej. To idę dalej w takim razie. Uuuu, panie creepery, głowa. Żelazne drzwi. Ła, lawa, czekaj, rozwal! Nie! Cio! Okej. Coś czułem, że to będzie pułapka, ale mimo wszystko starałem się, wiesz. Na szczęście mi blindness nie narzuciło, więc przynajmniej troszeczkę więcej widzowie będziecie widzieć. Bardzo dobrze, o to chodziło. Okej, okay, mamy to! Woo! Let's go, let's go, let's go, let's go. Wyczyściło mi wszystkie przedmioty. Tak chyba nie powinno być, prawda? Autor! Zabrało mi artefakty, które zebrałem. I mleko, i podpowiedzi, wszystko. Dobra, wiem, że na strzelaniu z łuku będzie jeszcze ten, ale no co z tego, skoro... No ej, tak się nie robi! Dobra, go elytra. Tak się kuźwa nie robi, tak się nie bawimy. Ustaw spawn pointa, oczywiście, jak najbardziej, ustawiam spawn pointa, ale zabrałeś mi wszystkie przedmioty, jestem zły. Jakby co, to na górze jest bariera, więc nie przelecisz, a jakby co, lapis zabija. Okej. Okay. Zakładamy litrę, koksa, buszko w razie czego. And go! Okej. Okay. To jest spawn point, czy co? A, okej, okay. to jest, że przeszedłem pierwszy poziom, dobra. Lecę dalej. Ejop. 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 Ściana. Go. Dobra, jestem. Elegancko. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. W dalszym ciągu jestem zły, że zabraliście mi moje przedmioty, kuźwa, których zdobycie naprawdę zajęło mi trochę czasu, prawda? Także ja nie wiem, czy to jest fajne. Ja nie wiem, czy ja się powinienem cieszyć, ale wydaje mi się, że nie do końca. Uuu, dobra, dobra, blisko lapisu, ale damy radę. Tutaj, jep, i w ścianę. Pyk, dobra, jestem. I znowu mi zabrało przedmioty, ale dało mi Eye of Ender. Bardzo dobrze, dziękuję. Dziękuję. Co nie zmienia faktu, że zabraliście mi moje przedmioty. Dobra, strzelanie z łuku. Zobaczmy, gdzie będzie artefakt. Tu mam informacja. Na tym poziomie strzelasz do 8 celów. Możesz strzelać z różnych wysokości, nawet jest to wymagane. Gdy trafisz w cel, lampa obok niego na chwilę się zaświeci. Powodzenia. Okej. Okay. Infinity. Fajny łuk. A tu jest drugi fajny. To ja wezmę ten drugi fajny łuk, okej? Okay? Jakby myślę, że... Aha, w ten sposób, że mamy tutaj kilka tych. No dobra. Tylko teraz pytanie. Czy będzie tutaj ten easter egguś gdzieś na jakimś poziomie, nie? Czy coś? Dobra. No to w takim razie, czekaj, mam strzelać w target bloka, prawda? Okej, okay, lampeczka się zapala normalnie tak o... Pyk! And... Pyk! And... Wiem, że powinienem z różnych... Dobra, idę wyżej, nie? Jakby, czekaj, bo ta się zgasiła teraz. Tamtą jeszcze mogę strzelić. Aha! Dobra. Mam nadzieję, że nie muszę ten robić... O, czekaj, mamy artefakt! Jej! Co z tego, że później mi pewnie zniknie? Ale mam! A, bo tutaj nie trafię z tej wysokości. No właśnie, dobra, czekaj, trafiłem ten. Teraz ten muszę trafić sobie normalnie. Z tej wysokości mogę trafić. I tamten też mogę z tej wysokości trafić. He! No, traf! Dziękuję. Dobra, teraz lecimy dalej. Teraz muszę jeszcze trafić ten, co jest na drzewie. O, ten z tyłu tam. Tego chyba nie trafiłem. O nie, przepraszam, jest tam strzała, dobra. Ten trafiłem. To jeszcze te dwa tutaj tylko muszę wyjść. Wyżej. Teraz trafiam ten, okej, okay, i... O, ten będzie ciężko trafić. Ła. Wyżej już nie mam, więc generalnie, no, muszę go trafić. Czy ja jestem w stanie... Chciałem, może od boku bardziej. O, od boku będzie lepiej. Czekaj. Dam radę! Jest! Mamy to! Let's go! No i pięknie, dobra. To w takim razie znaleźliśmy tego easter egga. Oczywiście mi go wyczyściło. Znaczy easter egga, artefakt. Więc to jest taki leciuteńki błąd, który troszeczkę denerwuje, ale spokojnie, jakby reszta mapki na szczęście jest ładna, więc to cię ratuje. Dokładnie, to cię ratuje. Redstone, ja coś czuję, że nie ogarnę jak zwykle, no chyba, że będę... Nie wiem, Big Brain, zobaczymy, okej. Okay. Doprowadź sygnał do bloku złota. No problemo, tu mamy guzik, który nam co robi? W sumie nic nam nie robi, okej.
O co to chodzi? Przecież ja tu mogę po prostu zrobić tak. Nie? Nie. Wait, check. O co chodzi z tym? Bo to jak klikam, to się nic nie dzieje, ale co? To jest jakaś przekładnia w ogóle, coś jakaś taka. O co to chodzi? Czekaj, zrobię tak. Teraz, nie? Przełączę sobie. Nie? Ja może nie jestem mistrzem Redstone'a, ale tu jest jakaś bardzo skomplikowana mechanika gry w ogóle, ja nie wiem o co chodzi. Ej, serio, nie wiem o co chodzi. Ja wiem, że jak się ogląda odcinek, to jest wszystko od razu jasne, ale ja tłumaczę po raz 623 chyba trzeci, bo to jest 623 odcinek, że jak się nagrywa odcinek, to się inaczej myśli, bo to, jak oglądam swoje stare filmy, to ja zresztą, nie no debil, no przecież widać od razu odpowiedź, ale jak się nagrywa, to tego nie widać po prostu, widzowie, także to jest na moją obronę, dokładnie. Tak, Liaj, tłumacz, nie rozumiem Redstone'ów! O co chodzi? Mogę rozwalić ten piston? W sumie mam survival, więc jakby, czemu nie? On go w ogóle nie przy... Czekaj. Wait, what the... Chyba nie powinienem tak zrobić, nie? Chyba teraz jestem w dupie jeszcze bardziej, bo go nie mogę ustawić tutaj. Czekaj, ustawię go tutaj. A jak ustawię ten guzik tutaj... Nie, to też go nie puszczę, ale jak go puszczę tutaj, ale tu jest skrzynia, no i też go nie puszczę, ale puszczę go... Bo chodzi o to, że muszę ten piston aktywować, chyba mi się wydaje, nie? Tylko go nie aktywuję tak, bo musi być redstone po prostu prosto ustawiony. No i to jest właśnie ten problem. Tak też nie może być. Kuźwa, głupia mechanika pistonów. Ja pierdzielę, ta wymyślili sobie normalnie, no. Dobra, co ja mam zrobić? A może jeżeli ja kliknę... Nie, bo jak kliknę... Ten jest zasilony, to... Czekaj, zabierz mnie to, kuźwa. Zabierz mnie to. Ja se to przestawię na nowo. I teraz działa, widzisz? Tak trzeba było to zrobić. Dokładnie. Nie było innej metody, widzowie. Nie było innej. Czekaj, bo tu chyba były dwa redstone'y chyba. Nie było innej metody. Nie, absolutnie. To chodziło o to. To chodziło definitywnie o to. Także jakby tutaj się absolutnie proszę nie denerwować na mnie, bo ja po prostu przyszedłem to tak, jak autor tego chciał, prawda? Jakby w sumie to mogłem zrobić szybciej. A, dobra. Tutaj jest. Mam, dzień dobry. Easy. No, bardzo proste poziomy są normalnie, także jakby w ogóle zero problemu. Co to jest? Czy to będzie inny sygnał przez komparator wyprowadzany, jak będę obracał to? Inna siła sygnału? Coś takiego było, nie? Czekaj. Bo teraz to się wyłączyło. Wait. Tu jest to. Co ja mam tu zrobić? Czy jak przełączę to i będę obracał to? Nie, to chyba nie o to chodziło. Czekaj, jak działał komparator? Komparator równał sygnały, które wychodzą, wchodzą, zachodzą, przechodzą... Nie. Czekaj, bo to jest cały czas aktywne, czyli ja muszę to po prostu wyłączyć. No to jakby to jest oczywista oczywistość, więc muszę to wyłączyć. I dlaczego ty się nie chcesz wyłączyć, skoro... Czekaj, nie, teraz wyłączyłem to w sumie, tak. No i teraz to się świeci tutaj. I tu po prostu muszę doprowadzić tak. No i generalnie jakby działało, okej? Okay? Jakby działało? Działało, oczywiście, że działało. Czepiacie się, że nie działa. No oczywiście, że działa. Perełki albo wykop. Lecimy na perełki. Ja nie wiem, co to z tym wykopem będzie, ale okej. Okay. Perełki, dziękuję. Uwaga! Endstone. Psychopata zabija. O, to bardzo niedobrze. To ja w takim razie będę go... Ała! Halo, ściana! Kuźwa, w ścianie mnie zablokowali. Dobra. Będę w takim razie Endstone'a unikał. Dobra, jestem elegancko. Dobra, co to jest? Perełki. I następny poziom. Dziękuję, dobra. Przypominajka, ustaw spawn point. Bardzo dobrze, że mi przypominasz, bo już zapomniałem. Tak serio. Dobra, mamy to spawn pointik. Bardzo ładne poziomy w sumie. Dobra, elegancko. Co tu jest? Co? Tam mnie nie ma. Tam mnie nie ma? Po co tu idziesz? Bo... Wiem, że to pewnie troluję, ale i tak sprawdzę. Sprawdzę! Co my mamy tutaj? I co? Mówiłem, że nic tu nie ma. Jak nic? A drewniana super zenchantowana motyka to co? A, dobra. Lecę, jestem. Perełki i następny poziom elegancko, dobra. Przypominajka, spawn point, lecimy. Najlepiej jest celować w Endroda. Bo właśnie to mi nie wyszło. W Endroda, bo wtedy... no właśnie ląduję sobie ładnie na platformie. I o to chodzi, widzowie. Tak się przechodzi
tak się przechodzi takie mapeczki, rozumiesz? Ale bardzo fajna mapeczka się trafiła ogólnie po tak długim czasie nie nagrywaniu mapek. Więc jestem bardzo zadowolony. Ha! Tak jakby tutaj, tak jakby tak. Ha! I... No tak nie do końca. O! Ty! Udało się! Normalnie zrobiłem to! Aha! Dobra, jeszcze weźmy więcej perełek. I tak nie zużyłam wszystkich, ale... Czy ja mam tutaj blindness teraz? Wait, what? Ja mam... Jak mam to przejść? Pa! Okej, dobra, już się blindness wyłączył, bardzo dobrze. Nie, serio, z blindnessem to ja bym tego za bardzo nie zrobił, bo rzucaj sobie gdzieś w pustkę, kuźwa, nie wiadomo gdzie. Ja muszę widzieć, gdzie ja mam rzucać, nie? Jakby bez tego, czy w zasadzie z tym, to raczej nie do końca. O, to jest pięknie, ładnie, elegancko. Mamy to, dawaj tego spam pointa, co się będę, dawaj, tyk, pyk. Jestem. Okej, mamy to, elegancko. I to chyba ostatni poziom będzie w tym momencie do zrobienia. Tak, redstone był, teraz był wykop. Co będziemy musieli wykopać? Mam nadzieję, że nie obsydian. Okej. No tego... No to tego miłego kopania. Mhm. Obsydianożniker? To przeczytam, nie. Obsydianożniker, że... No okej, i dir to znik. Okej. Mhm. Aha. Trollololo. What the? Nie, czekaj. Nie, to przecież jakby w ogóle... Nie. What? Czekaj, wait. Moment, nie, to... Kurczę, moment, nie, to tak, to, coś, nie, to nie o to chodziło. Czekaj, wait. Tutaj jeszcze raz, tylko teraz nie będę miał item. Ej, jak nie będę miał itemów, to co teraz? Ty, co mam teraz zrobić? Czy to tak miałem przejść? W sensie, że tak tutaj? Bo nie mam teraz przedmiotów, więc generalnie sorry, ale... Aha, że tak naprawdę to byłby dirt, a nie obsydian. No przedmioty mi zniknęły. No kurczę, gdyby te przedmioty nie znikały, to bym jeszcze... Fakt. To bym jeszcze raz mógł spróbować, a tak to nie spróbuję, no ale... Ale jestem, przeszedłem, to się liczy, kurde, widzowie, pamiętajcie. Dobra, czekaj, bo ja tu potrzebuję 4 oczu, pamiętam. Nie 4 staków, 4 oczu. 4 oczu, dziękuję. No muszę przełączać te game mody mimo wszystko, bo nie wszystko działa na tych... Na tych mapkach, ale to nie jest do końca wina autorów, tylko po prostu wina tych, kurczę, comment bloków minecraftowych i tak dalej, wiadomo. Okej, dobra, jedno, drugie, trzecie, czwarte. Jej, bonusowy poziom, dobra, pokaż mi, co tu będzie. Jeśli chcesz zakończyć, naciśnij guzik, okej. Okay. Czym byłaby mapka bez déjà vu? No i kuźwa, szanuję mocno, bo gdyby, kurczę, nie było déjà vu, właśnie miałem mówić. Ale w takim razie, nie to. W takim razie tutaj rozumiesz normalnie. 3, 2, 1 i déjà vu, jadę sobie łódeczką tu. Czekaj, skręt! Wow! Dobra, mogę się killnąć? Killnij się, jeszcze raz, jeszcze. Nie, to ja to przejdę. Déjà vu, jadę sobie łódką znowu tu i teraz hamulec! I teraz zakręt bokiem! No i za śliskie to jest, bo to jest kuźwa Blue Ice, no. Blue Ice jest zdecydowanie za śliski. Dobra, déjà vu, jadę po raz pierwszy tu! Nie dam się! Zrobię to déjà vu! Stop! No bo to tak, kuźwa, ślizga normalnie na boki, że nie jestem w stanie w ogóle wyhamować tam. Na pełnej! I stop! Stop! Kurwa! Okej. Cicho, powolutku. Bokiem. Dobrze, déjà vu, to déjà vu normalnie. O, dobrze, teraz przez przekładkę lecimy drugim bokiem. Dobrze. I tutaj lecimy, i w tą stronę lecimy, i... Co? He. Na pełnej! Czekaj. Na pełnej! Uj! Okej. I co? Aha, dobra, bo muszę nacisnąć guzik, jak chcę skończyć. Czyli ja to mogę sobie w nieskończoność robić tak naprawdę. Okej. Dobra, spoko. Ej, czekaj. Ej, halo, co to było? Nie mogę na dircie stanąć.
Ocenię w skali 1-10. Czekaj. Dzięki za przejście mojej mapy. Daj znać, czy zrobić kolejną. I czyń honory. Tylko to kuźwa, bo mnie dyrt będzie zabijał. Okej, okay, dobra, okej. Okay. Czyń honory, okej. Okay. O, proszę bardzo. Moi drodzy, będziemy sobie kończyć tą mapeczkę, ale naprawdę fajna mapeczka. Myślę, że jak najbardziej możesz zrobić jakąś inną. Tylko następnym razem ja bym bardzo prosił, żeby mi tych przedmiotów jednak nie usuwało z ekwipunku, jeżeli już je zdobyłem. Bo nie wiedzą dlaczego, przez pół mapy wszystko było ok, a potem zaczęło mi za każdym razem usuwać przedmioty z ekwipunku. Nie wiem, jakaś komenda się tam wdarła, komendy w Minecraft są dziwne, nic na to w sumie też poradzić czasami nie mogę. W każdym razie, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tej mapeczki, tego odcinka. Mam nadzieję, że wam spodobało, zostawcie masę łapek w górę, tym bardziej, jeżeli tęskniliście za mapeczkami od widzów. I oczywiście odsyłam do subskrypcji kanału, moi drodzy, 800 tysięcy subów za rogiem, także nie może was zabraknąć w tej 800 tysięcznej armii właśnie subskrybentów mojego kanału. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie, życzę wam wszystkim miłego dzionka, do następnego i przypominam, że w tą niedzielę będzie o 14.15 premiera kolejnego odcinka 25 dni na datapaku zmiennokształty. Siedziałem ostatnich kilkanaście godzin, nagrywałem, montowałem, żebyście tylko mieli odcinek na tą niedzielę, bo teraz live'ików po prostu nie będzie, bo mnie jakby nie będzie. No chyba, że na TikToka wbijecie. TikTok Lee Shorts, normalnie zapraszam serdecznie, jak najbardziej. Możecie sobie tam wbić i tam będą jakieś live'iki, myślę, tak. Ewentualnie może coś z telefonu na kanale Minecraftowym też odpalę. Zobaczymy. Tak czy inaczej, dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Do następnego, trzymajcie się i pa, pa!